Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger. No i moi drodzy, kontynuujemy sobie ostatni, że tak powiem, moment tych naszych zagadek tutaj. I sobie kontynuujemy pierwszy ending, taki lepszy niż tylko to, że opuszczamy loch Fear and Hunger. No i po pierwsze, komentarze. Psychopatka, Sebastian Błaszczyk, Mr. Gierczak. Ja o was nie zapomniałem. Tak samo Kton Sens również komentujący. Jeden z najbardziej takich ambitnych tu komentujących. Ja o was nie zapominam. Jeżeli kogoś nie wypomniałem w danym odcinku, to tylko dlatego, że po prostu albo zapomniałem niku, bo wiecie, ja nie mam otwartej karty non stop z komentarzami. Psychopatka mi bardzo wpadła w pamięć, no bo to jest taki dosyć prosty nick. Mr. Gierczak w sumie również nie jest jakimś trudnym nickiem, no ale na przykład Sebastian Błaszczyk to jest imię i nazwisko. Ja mam problemy z imionami i nazwiskami. Ja nawet w telefonie mam wszystkich podpisanych imię i nazwisko, żeby nie zapominać, więc no musicie mi to wybaczyć. Musicie mi to wybaczyć, bo bardzo, bardzo, bardzo często mogę takie rzeczy pomijać. Musicie mi to wybaczyć, zaakceptować i tyle. Dobra, wracając do komentarzy. Od samej góry zaczniemy. Mr. Gierczak. 3 punkty. I 3 bardzo interesujące punkty. Pierwszy punkt. Ciekawe co to za psy. Czy to te same psy z początku gry? Miałem takie samo odczucie i wydaje mi się, że te ogary właśnie... Chociaż nie. Zauważ, że również przy drzewie były 2 ogary. To chyba nie były te same psy. Zresztą my tutaj ich nie widzieliśmy. Też jest w sumie dziwne. Tam, gdzie zabrałeś klucz, była pewna postać, która da ci wskazówki. Polecam tam podejść przed zabiciem serca. To też będziemy musieli się tam udać już na następny jakby save, nie? I w końcu poznałeś podwójne kluczysko Pog. No, podwójne kluczysko jest posrane, to fakt. Psychopatka, jeśli chodzi o zagadkę, to uważam, że warto ją rozwiązać, bo nie jest jakaś mega trudna. Jeśli jednak nie jesteś panem takich rzeczy, po prostu wyszukaj na YouTube, jak to rozwiązać. A jest tam dość ciekawy widok. Nie wiem, jak to ująć, tak, żeby nie zaspoilować i proszę się nie doszukiwać podtekstów. Nie doszukuję się podtekstów. Tak samo jak Show Love z dziewczynką, ale mniejsza. Tutaj Gierczak napisał, że do zagadki potrzeba nekromancji, ale to właśnie nie ma problemu, tak jak psychopatka napisała. Mamy od cholery empty scrollów, więc możemy sobie... te skille dodawać bez problemu. Kolejny komentarz jest Sebastiana. Tylko tutaj tak naprawdę są opisy 4 kanonicznych endingów. Na razie nie będę ich mówił, bo myślę, że to nie ma sensu. I w ogóle jakby się pięknie to rozpisaliście. Naprawdę, pięknie się rozpisaliście. Lubię merytoryczne dyskusje i bardzo je pochwalam. Tak więc, no. Dobra, to jeżeli tyle, jeżeli chodzi o Fear and Hunger. Tak mi się wydaje przynajmniej. Włączam sobie już OBS-a, bo nie widzę nawet co nagrywam, ile nagrywam. Zrobiłem tu save'a przed sekundą, więc tak, już mamy łatwiej troszeczkę. Przytoczę nam zdech. I zauważcie, że to w inny sposób zaczęło lecieć, ej. To się nie było takie trudne. Kurwa, nie, no cofam to. Nie dość, że Spartolin to jeszcze. Jeszcze tamto. Dobra. No jak się to zrobi z umysłem, to tak nawet nie trzeba jakoś myśleć zbytnio nad tym, co się robi. Dobra, ciągniemy dźwignię. Jeszcze więcej nie ruszy. Okej. No i kolejne kolce. Kolejne kolce na dole jest skrzynia. Czy ja chcę się bawić w tą skrzynię? No chcę. Chcę się bawić w tą skrzynię, ale też nie chcę już cofać. Nie chcę już cofać, dlatego ja sobie nie wyobrażam zrobić tego na jednym save'ie. No max na 3-4. Przerąbane. A i nie walczyłem z tamtymi, żeby nie było. Teraz będę pierwszy zwalczył. Dobra, czyli tak, skills leci feromonsy na
Infinity Ark, tak jak graliśmy wcześniej. Tu się gardujesz, Kahara, walisz mu w łapkę kanapkę. Obetniesz, obetniesz. Tylko Gaping Mouth za 8 to spoko. Dobra, atakujemy dziada. Jark się oczywiście defuj. W ogóle jakoś się późno stałem. On go zmisował. Czy on go zmisował? Tak, on go zmisował. Nie robię to z monetką, nie ma sensu. Pożarcie, świetnie. Jedno HP. Nawet Jark się, co jest najlepsze, zdefowała. No co ty masz kurwa za misy, człowieku? No i tak już powtarzam tego save'a i tak. Bez tanka to ja nie ruszam. No i dobrze, że zrobiłem tutaj save'a. Bardzo dobrze. Dobra. Kurde, jak się rzucił na mnie dziad. Jeszcze raz feromonsy. Garduj, garduj, Kahara, rozwal mu łapkę. Może od razu powinienem go napieprzeć po łbie. Za 8-9 to nie jest problem. Ty się gardujesz, i ty walisz go na piznę. No brawo, Shiro, w końcu. No kurwa, teraz Kahara misuje, no bez jaj. Oj, teraz mam taki odruch palcy Alt F4, naprawdę. No nie ma sensu, i tak już będę chciał cofnąć. Kurwa, to jest taki RNG, że to jest po prostu czasem... No, czasem to jest głupie, no. Dobrze, torcze tylko łapiemy. Dobra, jeszcze raz. Feromonsy, lecą Diark. Ty się defujesz, Może walk od razu na torso. Zobaczymy. Może obcinanie mu tej łap... Czy to się da zmisować? A jednak dobra, trzeba mu łapę obciąć. Nasz droga Pink Mouth, za 29. Jeszcze hack. No dobra, ale zostanę już przy tym. Naprawdę powiem szczerze, że to RNG tutaj to jest po prostu dramat. Otwórzmy, dobra, tutaj zróbmy sobie z tym. Short bow. Czy ja mogę używać tego short bow? Morningstar. On nie jest lepszy od misamy. Że The Ark? O, The Ark może short bow. Dobra, użyj tego Morningstar. Bone Shearsy są podwójne. Morningstar i Eagle Crest Shield oczywiście leci. No dobra. No i teraz zagadka, czy ja zostawiam taki wynik jaki jest? No zostawiam, no. Żyję z tymi konsekwencjami tutaj. Ale już od razu sobie robię save'a. Wiem, że spamuję tymi save'ami. Wiem. Doskonale o tym wiem. No ale też nie chcę, żebyście oglądali 5 razy to samo. Dobra, trochę bliżej wiedzy. Kurwa, i tak stanąłem. Kolejny torch, water vial. To będzie krak.
Kurde, tu też? I tu jest head. Jezu, ile tu jest tego gówna? No i weź tu człowieku, ogarnij to. Nie garduj się. The Ark, guard, guard, atak na łapę. Raczej nie uda mi się go pokonać. Za 7. Bez konsekwencji na razie. Guard, guard i atak. Czy Fira się zgardował? Nie. Pik. Za 8. Co? No kurwa. Walim go na klatę. Ciebie garduj. No i tak już to powtarzam i tak, no. Podwójne ptaszysko to jest po prostu gówno nad gównami. Ile to ma HP? Piknę dziewczynkę. Wygraliśmy, ale za 2 trupy. Użyjmy Soulstone'a. No ale i tak to nie jest jakiś super... Kapitan Diary. To jest chyba trójka, my trójki nie mieliśmy. No nie mieliśmy tego. Czytamy. No i przepraszam, coś mi ger przycięło. Kapitan Rudimer, 5 sierpnia 1590. Od dłuższego czasu miewam gorączkowe sny. Znak wzory na ścianach, krakanie wron, wirujące chmury, nawiedzają mnie nawet na jawie. Od miesięcy nie miałem chwili spokoju. Mam wrażenie, że sny coraz bardziej stają się coraz bardziej takie dzikie. Szaleństwo w tych lochach coraz silniejsze. Nie wiem, co jest wynikiem czego. Czy sny pojawiły się przed szaleństwem, czy też sny są wynikiem nieustannie następującego chaosu. Wszystko, co widzę, zdaje się przypominać mi niesłowne wzory ze snów. Przysięgam, że jelita wypatrzonego wczoraj więźnia przybrały ten sam kształt. Ale kiedy próbuję opisać uczonym jego organiczny, nieustannie kształtujący się wzór lub narysować go na tym papierze, nie udaje mi się to. Jak ognisko z płomieniami sięgającymi nocnego nieba. Taki jest jego kształt, bez konkretnej formy. Te kształty są bez wątpienia niebezpieczne. Efekty, takie jak te, są o wiele za duże, czy za mocne dla zwykłych ludzi. Jestem usposobieniem ich obsesji, więc znam je lepiej niż ktokolwiek inny. Wiem to lepiej niż ktokolwiek inny. Może jestem jedyną rozsądną osobą, która to przyznaje. Czy to na mnie spoczywa odpowiedzialność za ponowne posprzątanie tego wszystkiego? Wrony dają świadectwo moim podejrzeniom. Rozpocznę czystkę. Wykorzenię szaleństwo. Tylko ja mogę to zrobić. Czy to nie jest przypadkiem nasz kapitan? Wiecie, my się też tu przyjdziemy oczywiście. Bo jestem ciekaw, co jest dalej. Rozumiem, że tu jest po prostu przejście wyżej. Innej opcji nie widzę. Tak, to jest to przejście wyżej, my tu wpadliśmy, oto w tym miejscu.
Dobra. No to wiemy już jak mniej więcej, czy czym jest mniej więcej już drona. Ciekawki napiję przy okazji. Wiemy, czym jest Wronka. No i nawet tym razem nie wpadliśmy w nic. I wiecie co, ja tutaj znów zrobię saveik. Wiem, że to jest spamowanie saveem, ale nie wyobrażam sobie. Powtarzam jeszcze raz, nie wyobrażam sobie przechodzenia tej gry na jednym saveie. Po prostu labirynt. Totalny labirynt. Co tu jest? Aha, stone slab blocking way. Tylko i wyłącznie. Te robaczki mówią to samo? Tak, wszystko jest to samo. Tam jest dziadyga. Dobra, zawalczmy z nim. Już wiemy mniej więcej, jak z nim walczyć. Tylko jak mi teraz znów feromony nie trafią, to się zirytuje. Ty się garduj, kacharawal w łapę. Dobra. Tylko teraz, panowie, proszę mi nie zmisować. Proszę mi nie zmisować, bo się zirytuje. Walimy ładnie łapkami. Ładnie Shiro. Ładnie Kahara. Ostatni Gaping Mouth jeszcze raz walnie i zdechnie. No właśnie. O to chodziło. O to chodziło. Masz jeszcze pierdziel. Dajmy dziada. Dobra, tu już chyba nic nie ma. Tu są schody niżej. Bottle of whisky. Nic wartościowego. Kolejny, Jezu, naprawdę nie wyobrażam sobie tego. I to jeszcze jest, my gramy na easy mode, jakby nie patrzeć, z save'ami. Dobra, muszę, no właśnie, nie było szans, żebym to zapamiętał. Body 21, o Jezu, wszyscy pozdychali. To nie mogło mi umrzeć tutaj. Nie mogą mi umrzeć. Tyle dobrze, że nie mogą mi umrzeć. Zaraz ich wyleczę. Tylko nie wiem. Nie wiem, gdzie niby mielibyśmy tak dotrzeć. A tu było przejście, okej. Pinecone, Cloth Fragment, kolejna dźwignia. Oho, nie, z jednym HP to nie. Z jednym HP to nie. Dobra, to już się musimy wyleczyć. Tylko czy ja dam radę to wyleczyć? Teraz jak zrobię to, co chcę zrobić, to zaraz zdechniemy wszyscy. Bottle of Whiskey. Leczymy się dalej. Dobra. Co zrobi Shiro? No Shiro zapali. Tobaką nie. A, tylko mam tobaką. Nie mam opium. To jest whisky moja żona leci. Dobra, teraz mogę sobie walczyć. Skills, feromonsy oczywiście na Diark. Wy się oczywiście gardujecie. Kahara, walmu łapę. Wtedy nie sądziłem, że może być miss na tym. Za 9, luz. Połbiego. Kurde, my tu jeszcze będziemy mieć za 3 odcinki z tego. Naprawdę myślałem, że się szybciej wyrobimy. Dobra, zadychasz. No właśnie.
Trzeba was nakarmić. Dobra, coś tu jest. Torch. Small key. I może zapis? Może zapis? Nie wyobrażam sobie jeszcze raz. Ja wiem, że się powtarzam. Wiem, że się powtarzam, ale no nie wyobrażam sobie. Po prostu sobie nie wyobrażam. Kolejny pinecone. Cały czas czuć siarkę. Kurde, ile tu jest jeszcze rzeczy do zwiedzenia. Ja idę w dół, a nie wiem, czy dobrze, że idę w dół. Może powinienem w górę. Ciemny dół, z którego odbywa się... Nie! Niepokojący zapach. Investigate. What? What? Co tu się stało? Co tu się stało? Ale bym się wkurzył. Ale bym się wkurzył. Wow, ale mi się zirytował. Jakby to mi się stało bez save'a. Ja bym się bardzo wkurzył. To bym się mega wkurzył. Czyli w górę iść nie możemy. Jest kulka. Ja pierdziło. Kolejny quill. To są zapity. Przepastna dziura do niewybranych głębin. Torch ci zdech, świetnie. Mamy jeszcze dwa. Dobra, cóż tu jest? Mała dziewczynka jest słaba z głodu. W sumie dobrze. W sumie nic się nie stało. Dobra, ciebie nakarmimy serkiem. I marchewką. Jajeczkiem. Masz jeszcze jedno jajeczko. A was, moi drodzy? Was, moi drodzy, oczywiście nakarmimy super grzybowym czy grzybową potrawką. Która daje w chuj za dużo, ile potrzebujecie. No ale macie. Co mi tam? Shire szybciej zjadł, nie? Może jakieś salami? Salami chyba 30 dawało. Ja. Dobra, już debuff zniknął. I tam będziemy mieć ciężko wejść. Co to za bonczur, ej? Teraz tak, teraz tak. Dobra. Dać fragment stick. Jak to jest sprawiedliwe? Au! No nie, no kur... Nie mam tylu rzeczy. Cały team zatruty? Jaja sobie robicie? Ej, no ja naprawdę nie mam jak. To jest po prostu, kurwa, no niewyobrażalne. To jest White Whale? Nie, Explosive Whale. Nie pamiętam, który był na odtruwanie, chyba ten. Może nie? A może tak? No ale tutaj tak jeden zrobiłem. No kurde w dupę węża. Jeszcze raz. Gdzie to? O Jezu, jak daleko. Ale żem kurde pociągnął.
lecimy, lecimy szybsi niż kulka. Pewnie byłaby szansa, żeby... Żeby. Ej, dobra, wiecie co, ja spróbuję. Wiem, znów save, tak. Dokładnie, exactly. Ja spróbuję podejść do tego Yellow Maga. Szybko i doraźnie. Pewnie mnie pocharata mocno. Aha, z nim już chyba nie ma rozmowy. No spróbujmy. Guard. Dobra. Czekaj, nie musimy walczyć. Ale to jest rękawica. To jest wielki wyścig do wniebowstąpienia. Miss? Jeszcze raz rozmowa. I tak już mi nogę zabrałeś, dziadu. Dobra. Jak jest twoje pochodzenie? Część mojego pochodzenia. Jedna część należy do głębin. Jedna część pochodzi ze wschodu. Obie części. Dzięki bogini Sylwian. 110, dobra. Co tu się dzieje, ej? Fight? Guard? To miała extra turn? Ej, co tu się... No, szczyt dupę węża. Gardujcie się wszyscy. Jednak kacharę upiął, no. Dobra. Nie potrzebujemy jeszcze raz. Aha. Świetnie, nie mam ręki. Dzięki. Bardzo mnie to pocieszyło. Garduj. O? Jeszcze raz rozmowa? Proszę, nie rób tego. To przetrwanie najsilniejszych. Rozumiem twój strach. Jesteś tylko słabym człowiekiem. Odważnie przeciwko miażdżącym przeciwnościom losu. Weź to, aby wyrównać szansę. You got elixir of body? Ej, coś dostaliśmy. Elixir of body. Aha, czyli dostaliśmy wszystkie swoje ręce. Run! O, wszystko już straciłem. Dobra, kaput. Z tym żółtym gnojem nie ma żartów. Dobrze wiedzieć. Trzeba po prostu spokojnie to robić. Ej, torcze trzeba rozpalić. No, spokojnie. Dobra. Nie wiem, no spokojnie idę radę. Lepsze to niż walczyć z tym żółtym gównem. Chociaż być może to żółte gówno... Ej, coś mi tu nie pasuje. Dobra. Kurwa, no naprawdę, tak na bezczela. Żółte gówno.
Ty kurwo jedna, mała. Nie lubię cię. Teraz się popłaczę. Dobra, znów to samo, na spokojnie. Blue herb. Jezu, myślałem, że mnie zatruło, a to tylko torcz zdechł. Dobra, wine vial. I piła, jakbym jej nie miał. A to jeszcze przed karmieniem jesteście, o nie! Oh no! Tam znów ten żółty pad. Tak, ale chyba jakaś inna forma. Red vial. Musimy się nakarmić. Ojejku, ale to znów... Karmić ich tak w dziwny sposób. Masz dwa jajka. Masz marchewkę. Ty masz salami. I wy macie mushroom stew. Dobra. Zeszło im to? Zlazł indebów. Dobra, a on nie jest jakiś taki... Kurwa, to jest ten sam. To jest ten sam. Dobra, feromons na diark, standard guard, guard, kahara, walmów na łapę. Feromonsy poleciały. Za 7, to nie jest jakoś tam super źle. No tylko on tym nawala strasznie. I my tracimy kolejki. 5. Ty się garduj, kahara wali już tą drugą łapę. Odpadł, dobra. Druga łapka. Guard, kahara wali w tą łapkę. Już nie ma. No już chyba nic nie może robić, prawda? Porozmawiajmy z nim jeszcze raz. Guard. Czekaj, nie musimy walczyć. A, jeszcze ogonkiem można walać, o ty gnoju. A ci ten kurwa ogon zaraz rozwalę. Garduj, kahara war w ogonek. No i czym teraz robisz? Zdechłeś już, okej. Nie chcemy Soulstone'a, przeszukaj go. Elixir of Mind. Dobrze. Teraz z chęcią. Zrobiłbym save'a. Ale zobaczcie, że my wszystkie te książki od samego początku gry chyba zużyjemy, naprawdę. Dobra, tu chyba nic nie ma. Jeszcze sprawdzę, tak na wszelki wypadek. No i dobra. Level 9. Wow. To tu się odwala. Co tutaj jest? Czemu tu jest tyle trupów? One się powtarzają. Co się dzieje? Dziewczynka patrzy w ciemność. Nie możesz nic tam zobaczyć. Ostrożnie, nie podchodź zbyt blisko krawędzi. Dziewczynka uśmiecha się uspokajająco. Coś się dzieje. Coś, co przekracza twoje zrozumienie.
Kręgosłupie przebiega ci dreszcz i masz ochotę zwymiotować, ale dziewczyna wydaje się być wyjątkowo spokojna. W rzeczywistości źródło terroru wydaje się promieniować od niej. What? What? The fuck? Co tu się dzieje? Ready Ark, ty się garduj, bo ja, coś mi się wydaje, że tu będzie poważna walka. Szkoda, że nie złożyłem miksturki na Minda. Coś się dzieje z dziewczynką. Tara się po ziemi jeszcze bardziej wściekle. Możesz poczuć zupełnie nową obecność w ciemności. What the fuck? Bóg głodu i strachu właśnie się narodził. Wow, aż mi ciary przeszły. Wow. Naprawdę, aż mi ciary przeszły. Cię garduj. Haran, wal ją na piczkę. Aha, miss. Body needles za 5. Bóg wcześniej mała dziewczynka zdaje się przypominać sztylet, który wciąż leży na ziemi. Bóg, a wcześniej mała dziewczynka zdaje się wspominać o sztylecie, który wciąż leży na ziemi. Tego nie rozumiem. Dobra, myślę, że po pierwsze możemy zrobić Blood Golem. Mamy dużo buddy, więc luz. Diark się oczywiście depujesz, Kahara, no wal, bo chłopie... Tutaj będzie lipa inaczej. 453. Wal i ty Shiro, ty się gartuj, Kahara, wal. ...460, nie za dużo. Za 1000 zajebał i wow. Coś się dzieje z Bogiem. Wydaje się, że cierpi i drży z zimna. What? Bóg strachu i głodu przybrał nowy kształt. Co tu się dzieje? I ona ma tylko jedno miejsce do walenia. Kurde, zaraz odcinek muszę kończyć. Ja zaraz do pracy jadę. Diark, no to się wdefuj, gdy nie masz innej opcji. Body needles znów. Krwawienie. Coś się dzieje z Bogiem. Wydaje się, że cierpi i drży zimna. Z zimna. Kurwa, ile to ma form? Bóg strachu i głodu przybrał nowy kształt. Nadal nie mogę atakować nic innego. DR, ty na razie nie będziesz miała leczonka. Kahara, walią. Miss, świetnie. Tempet of Arms. Uj, to bolało. DR, depuj się. No Shiro, czy ty możesz zacząć trafiać? Dużo tracimy na niej, kurde no. No, ile ty masz minda? 49. Panic Whispers? No Panic Whispers, niech będzie. Wygarduj. Hara, atakuj. Dobra. Znów to samo.
Ty masz tylko swoją rolę przyjmowania obrażeń, nic innego. Wow, się dotrafił. Wszyscy trafili pięknie. Toxic Mist, nie. Jeszcze zatrucie, świetnie. Dobra, coś się dzieje z Bogiem. Wydaje się, że cierpi drżyzna zimna. Kolejna forma? Ja pierdzielę. Bóg znów przybrał nową formę. Griffin Black Flames. No nie, Diork! Nie, Diork! Kurwa, no to mamy przejebane. No to będzie druga walka. Walimy, no walimy. Stealth Mutilation? Czy on się sam zranił? Do 300. Nawet shiftem to zrobię. No bo on znów się tam zaatakował. Nie wiem, czy jest sens. Feromonsy do 10, mam 19. Mógłbym dać feromonsy na Blood Golem. I tak zrobię. No bo tutaj zaraz nam mocno HP zejdzie. On jednak ma to 200 HP. No właśnie. I tu już byśmy mieli mega problem. No tak, to on sobie tam go wali po łbie, to spoko. Już tylko kilka hitów, no nie? Working Black Flames, extra turn. On zaraz padnie. Self Mutilation, 51. No kurde, on tyle dostaje. Nie wiem, czy nam się uda. Dobra, jeszcze przeżył troszeczkę. Kurde, miss. W takim momencie misy. No i teraz wóz albo przewóz, daje Talos. Będzie head. Pure Hunger. Na 12, shit. Zostaw mnie! Zdychaj! Zdychaliśmy! O kurde! Bóg strachu i głodu uznaje twoje cierpienie. Level 10. Bottom. Dlaczego się opierasz? Ta myśl musiała ci kiedyś przyjść do głowy. Myślę, że zagłębiłeś się zbyt głęboko. Myślę, że będzie to podróż w jedną stronę. Dlaczego więc zamiast walczyć z nieuniknionym, nie przyjąć go? Po prostu połóż się i odpocznij. W tej ciemności kryje się piękno, które można okiełznać i wykorzystać do zaprojektowania czegoś nowego. Nigdy nie opuściłeś lochów. Twoje wysiłki pozostaną niezauważone, ale twoja rola w większym planie rzeczy była nie mniej istotna. Miałeś istotny udział w narodzinach nowego Boga. Takiego, który nie jest zwykłym nowym Bogiem. Ale takim, który rywalizuje ze starszymi. Doświadczyłeś z pierwszej ręki nadchodzącej zmiany paradygmatu, przez którą przejdzie świat w nowej erze.
Era nowonarodzonego Boga, Boga strachu i głodu. Poznają ten dzień jako okrutny wiek. Wiek, w którym humanoidalnie narodzony, nie, era, wiek, w której Bóg zrodzony z człowieka w końcu powstanie po tysiącleciach walk ludzkości jako słabi nowi bogowie. Może twój los był aktem miłosierdzia? Ostatnie ślady współczucia, które nowonarodzony Bóg przelał po swoim prawdziwym w niebo wstąpieniu. Twoja śmierć była, mimo wszystko, pokojowa. Ending A. Bóg strachu i głodu. No i dobra, moi drodzy, no udało nam się w 46 minut jakoś dotrwać do endingu A. I powiem wam szczerze, jestem mega zaskoczony, że dziewczynka była właśnie tym bogiem. Kurde. Aż nie mogę sobie naprawdę, nie pojmuję na razie tego jeszcze. Być może muszę więcej poświęcić na temat tej właśnie gry, na temat tego lore. Dlaczego to właśnie ta mała dziewczynka była tym bogiem? Może ending z Zegardem nam więcej powie na temat tego wszystkiego. Wiemy już, że Kruk z pewnością był kapitanem stacjonującym tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak to odebrałem. Że właśnie to w jego dzienniku było zapisane, że on wypleni całą tą... to szaleństwo całe z tego lochu i tak dalej. Że to właśnie on tutaj jest tym czyścicielem. Że on jest tym piramidogłowym, że tak powiem, w tej grze. Kurczę, naprawdę jest jeszcze dużo tutaj do znalezienia. Mega dużo do znalezienia. I głównie naprawdę chyba teraz zależy mi na tym endingu kanonicznym, bo możemy długo się rozgrywać w tą grę. Mega długo. Mega długo latać i tak dalej. Ale wydaje mi się, że chciałbym też zacząć dwójeczkę, bo dwójka jeszcze nie była tak naprawdę ruszana na YouTubie zbytnio. I nie ukrywam, że chciałbym też przyciągnąć nowych widzów właśnie swoim tłumaczeniem. Na żywo. A tymczasem dzięki, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grauda Shiro. A my się oczywiście widzimy jeszcze w dwóch endingach, tak? Dwóch chyba. Jeszcze bez dziewczynki? I bez rozwalania. Serduszka. Trzymajcie się. Hej, hej.